czwarta dnia na niedzielę 27 czerwca. Dzisiaj wyciągnę dla Państwa na ten dzień kartę anielską. Z okazji niedzieli chcę wyciągać i też właśnie tu użyć moich kart anielskich, których mam bardzo dużo. Mam różne talie, więc chciałam też Państwu karty anielskie prezentować. I do tego jeszcze niespodziankę mam z innej talii. Witam serdecznie wszystkich Państwa, oczywiście najgoręcej na moim kanale Loelia Oracle, Orakel Miłości. Dziękuję za piękne komentarze, za aktywność, czat, lajki, subskrypcje. Codziennie tych subskrypcji jest więcej, bardzo się cieszę. No, wspaniała grupka już, różne historie, no i też wsparcie, które po prostu nawzajem tutaj działa, funkcjonuje. Pozdrawiam Was wszystkich, proszę o abonament mojego kanału i zobaczymy, co dzisiaj powie właśnie talia kart anielskich na tą piękną letnią niedzielę. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Widzimy pięknego anioła z gołębiem. Gołąb oczywiście jest symbolem pokoju. Również biały ptak, jako biały ptak, symbolem niewinności. Widzimy też tutaj księżyc z tyłu, pełnię księżyca. To bardzo rezonuje właśnie z naszą pełnią księżyca. I właśnie anioł, który mówi, nie ma żadnego powodu do troski. Przetłumaczę Państwu ten tekst, który jest na dole. Już sobie właśnie tutaj po polsku przygotowałam, więc proszę posłuchać. Nie ma żadnego powodu do troski. Jesteś chroniona, chroniony. I ta sytuacja jest pod naszą perfekcyjną kontrolą Bożej opatrzności i uniwersalnego porządku. Wypełnij tą sytuację wyłącznie wspaniałymi myślami i pozytywnymi emocjami, by mieć pewność, że najwspanialszy rezultat bezproblemowo do Ciebie przyjdzie i przez Ciebie całą przepłynie. Także kochani widzowie, jesteś chroniona przez anioły, archanioły, Bożą opatrzność i Wszechświat, w zależności w co wierzysz. I spróbuj dzisiaj, ponieważ jest to karta dnia, wypełnić ten dzień wspaniałymi myślami, pozytywnymi emocjami, czyli pozytywnym myśleniem. Odstaw te wszystkie męczące Cię negatywne myśli, energie, sprawy. I uwierz, że rezultat Twoich próśb, afirmacji, medytacji przyjdzie do Ciebie już wkrótce i poczujesz to przez całą siebie. O tym mówi właśnie nam na dziś ta karta. Jeszcze mam, kochani, ten Energy Oracle. Chciałam Państwu właśnie też jedną kartę wyciągnąć na dziś. Jakie energie dzisiaj są ważne? Community, czyli społeczność. No, kontakty z innymi ludźmi są ważne. Wyjdźcie ze swojej jaskini, z izolacji, z
samotności czy rozmyślań właśnie takich głębokich w samotności, wyjdźcie czy skontaktujcie się z przyjaciółmi czy z rodziną. Po prostu wyjdźcie trochę do ludzi, by się odprężyć, by przeżyć jakieś pozytywne tutaj rozmowy, pozytywne właśnie emocje. Śmiejcie się, rozmawiajcie, być może zjedzcie coś pięknego razem, wspaniałego, dobrego, czy wypijcie sobie lampkę wina z kimś. Jeszcze mam taką piękną talię orakel szczęścia. Piękne karty po niemiecku. Orakel szczęścia, bardzo taka nowoczesna talia. I też wylosowałam dzisiaj radę na ten dzień. Właśnie to jest ta karta, piękna tutaj, taka właśnie letnia. I jest tutaj napisane relax, calm down your mind, smile inside and be happy. Czyli dzisiaj jest ważny tylko relax. Beruhige, przepraszam po niemiecku, uspokój twoją duszę. Dzisiaj jest ważny relax i to, byś uspokoiła twoją duszę. Śmiej się od środka i bądź szczęśliwa, szczęśliwy. Proszę Państwa, wyciągnęłam te trzy karty. One bardzo też znowu, pomimo że są to różne, zupełnie różne talie, prawda? Tutaj karta anielska, tutaj orakel energetyczny i orakel szczęścia, bardzo znów rezonują ze sobą. Więc to, że nie ma żadnych tutaj powodów do troski, prawda? I właśnie odzyskaj znów jakieś kontakty, śmiej się, raduj, tak jak tutaj na tej karcie, prawda? Radują się, widzicie, kobiety razem ze sobą, są szczęśliwe, grają, muzykują, rozmawiają, także nie ma tutaj smutku, prawda? Jest tylko radość. I kochani, tutaj też w tej karcie relaks, dzisiaj uspokój swoją duszę. Śmiej się, by twoje wnętrze się całe śmiało, więc bądź szczęśliwa, pozytywne myśli i be happy, tak? Czyli właśnie taki dzień niedzielny dzisiaj powinien właśnie być. Tego wam, kochani, życzę, byście byli szczęśliwi, byście śmiali się wewnętrznie, pozytywnie myśleli, wszystko będzie dobrze, ponieważ to mówi nam dzisiaj ta karta. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.